Siemanko, witam wszystkich. Od niedawna zacząłem swoją przygodę z quadem. No i cóż, moja pierwsza rolka. Uszkodzenia, tak jak widać, lusterka pourywane. Koło troszkę krzywo stoi. Nie wiem, czy to będzie widać. Trzeba będzie zbadać dalsze uszkodzenia. Pęknięta część tutaj od gazu. Tak kład calo. Plastik się urwał. Bagażnik. No nic, rozkręcam to i sprawdzimy, co jest krzywe. Przód trzeba będzie pomierzyć, na pewno zrobić geometrię przodu. No ale nie jest tak źle wcale, no. Handlebar pękł, urwał się. Chociaż on już był pęknięty tak właściwie. Najgorsze co się stało, przynajmniej na ten moment, to ten rolgas, który tutaj pękł. Najgorsze było to, że quad się przewrócił i to jest właśnie przestroga, że jak quad się przewróci, nie odpalajcie go w panice nigdy od razu, bo może by tak być, że gaz się zablokuje i zaraz po odpaleniu on po prostu wam wyrwie i gdzieś poleci w drzewo, a on zaraz po zgaszeniu, zaraz po upadku raczej, jak po prostu koziołkował, to zgas, bo jest takie zabezpieczenie tutaj w quadzie, że on po prostu odłącza zapłon. No a tak można sobie jeszcze większych szkód narobić. Pozdrawiam.